Cześć wszystkim z tej strony Lija. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o mojej historii w Margonem. Opowiem pokrótce, jak to się stało, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za sposób, w jaki piszę i rysuję, ponieważ no, nie jest to zbyt estetyczne, ale starałam się jak mogłam. Wszystko zaczęło się w roku 2008, kiedy to chodziłam jeszcze wówczas do szkoły podstawowej. Był to jakiś maj, to już była końcówka 6 klasy w podstawówce. I wtedy jeszcze były monitory takie z takim wielkim, ogromnym tyłkiem i wówczas grało się zarówno w ubieranki, jak i w gry MMORPG. Na przykład jedną z tych gier była gra Sherwood Online. Pamiętam, że ona bardzo mocno mi się podobała i wtedy to też wówczas jakby grałam też w inne gry tego typu, tylko że one zazwyczaj były 3D, nie wiem, ludzie, którzy są z rocznika 9.5 pewnie je będą bardzo, ogólnie z lat 90. pewnie bardzo będą dobrze te gry pamiętali. I właśnie wtedy wpisałam sobie w internecie tam, nie wiem, ranking gier MMORPG, coś takiego, żeby po prostu jakby móc znaleźć jeszcze inne gry tego typu. I właśnie wtedy trafiłam na Margonem. I był to maj, pamiętam, że założyłam sobie profesję właśnie maga, bo zawsze odkąd pamiętam chciałam grać magiem. Sytuacja była taka, że zaczęłam w szamańskiej osadzie expić, padłam na jakimś tam szerszeniu, no i pojawił mi się napis, że jesteś nieprzytomny i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy już stwierdziłam, że nie będę grała w Margonem i to jest już koniec mojej przygody w Margonem. Później były wakacje, przez całe wakacje zajmowałam się jakimiś ubierankami i tak dalej, ale mojej siostrze bardzo spodobała się ta gra i moja siostra właśnie mówiła, że bardzo by chciała sobie pograć, żebym zrobiła jej konto. Ona wówczas miała jakieś no 7 lat może, więc zrobiłam jej konto jakoś we wrześniu 2008 roku. To konto nazywało się właśnie Wisia, Wisia się czytało, to znaczy pisało, ale generalnie w zamyśle miało być Wisia, moja siostra sobie tak to wyobraziła, to nie był mój nick, to był jej nick i generalnie chciała sobie pograć, więc sobie troszeczkę grała, ale spotkała ją ta sama przygoda co mnie, że padła dość wcześnie na jakichś tam potworkach, no i wtedy przekazała konto mi, a ja już wtedy jakby bardziej doświadczona poprzednimi przygodami zaczęłam grać i tak się mniej więcej wkręciłam. Pamiętam do dzisiaj, jak jakąś dziewczynę prosiłam o to, żeby mnie zaprowadziła z szamańskiej osady do Itchan, ponieważ nie potrafiłam wtedy wówczas korzystać z minimapki, dlatego że po raz byłam dzieckiem, po dwa minimapka w poprzednio była o wiele bardziej jakby skomplikowana, ponieważ były te numerki, były odniesienia, o Jezu, przepraszam, były odniesienia do tych numerków i tak dalej. I teraz co wiecie, jest wszystko takie bardziej interaktywne. No i pamiętam, że jak zaczęłam grać, to trafiłam na moment, gdzie trzeba było zabić tygrysa w górskiej grocie w Tornek. Nie potrafiłam sobie z tym tygrysem poradzić, ponieważ wtedy jeszcze nie miałam za bardzo ekwipunku i pomógł mi człowiek, który nazywał się Młotas. On też był magiem, pamiętam, jeszcze miał stary outfit maga. I właśnie on mi w tym bardzo pomógł i w sumie to pewnie gdyby nie on, to pewnie bym do dzisiaj nie grała, pewnie znowu bym to rzuciła w cholerę. On mi powiedział, jak trzeba robić ekwipunek i tak dalej, więc nie wiem, jeśli jakimś cudem się zdarzy, że osoba z osób wymienionych tutaj gra albo mnie ogląda tylko pod innym nickiem i tak dalej, to byłabym przeszczęśliwa, gdyby ktoś się do mnie zgłosił. W styczniu 2009 roku pamiętam, że właśnie siedziałam sobie też na kompie, to już był rok jak grałam i wtedy to były czasy, gdzie grałam naprawdę po 15-18 godzin dziennie, co w sumie jest dziwne, bo ja byłam wtedy 14-letnią dziewczynką, nie wiem dlaczego, nie no, w sumie mama mi zabraniała, byłam bardzo uparta, ale wtedy dopiero poznałam forum i sobie stwierdziłam, że będę miała najwięcej reputacji, tak stwierdziłam, że 1000 to będzie mój jakby taki cel, do którego będę dążyć, bo wtedy wówczas nikt nie miał chyba 1000 reputacji z normalnych osób. Max to chyba było 500. Nie wiem, nie chcę Was oszukiwać, ale wiem, że tak nikt nie miał dużo reputacji i ja sobie powiedziałam, że ja będę miała i że będę top 1 reputacji. Tak sobie stwierdziłam. No i wtedy miałam dwie takie dość, powiedzmy no, postaci najbardziej, na których grałam i właśnie jedną z nich była Wisia, a drugą było Destroy na Lelwani i Wisia na Tarhunie. I pamiętam do dziś, że
miałam wtedy storepa i czułam się, to już wbijałam w BW, w naszych zdjęciach i tak dalej, i tak dalej. Jezu, jeszcze 2009 rok to był rok, kiedy, uwaga, nie śmiejcie się, były organizowane konkursy, na przykład na Miss Margonem, coś takiego. Ja pamiętam, że ja wtedy byłam strasznie szpetnym dzieckiem, a wygrałam ten konkurs albo zajęłam drugie miejsce, nie pamiętam, ale pamiętam do dziś, jak właśnie się tak strasznie cieszyłam, że w ogóle powiedzmy mój wygląd też był dość doceniony, co w sumie dla dziewczynki w wieku 14 lat jest dość ważnym. No to jest dość istotne w sumie, wiecie, jak to jest dojrzewanie, hormony buzują, człowiekowi się we łbie przewraca, więc tak to było. Ja pamiętam, że wbiłam właśnie 100 reputacji i czułam się właśnie wtedy taka, o Jezu. I napisałam maila, uwaga, do Tchingera, do którego napisałam, czy byłaby szansa dostać, nie MC, tylko wtedy jeszcze wówczas pomocnika, czy byłaby szansa dostać pomocnika na świecie Tarhuna albo Lelwani. A Tchinker mi odpisał, że będzie, że właściwie to przydziela mi MC na tych obu postaciach. I w sumie ja byłam wtedy troszeczkę zszokowana. Tak jak mówię, była wtedy ranga pomocnika, generalnie ranga moderatora czatu, jak jeszcze istniał czat, dział, propozycje, to wtedy pamiętam, że proponowałam, że właśnie pomocnik to jest taka zbyt ogólna ranga i fajnie by było wprowadzić rangę moderatora czatu i pamiętam, że właśnie to była jedyna moja propozycja, która przeszła. I dobrze też właśnie dzięki temu jest teraz moderator czatu, a nie pomocnik. Więc tak to wyglądało. W roku 2010 albo w 2011, teraz konkretnie nie pamiętam, powstały światy prywatne. Znaczy, być może powstały już wcześniej, nie zagłębiałam się za bardzo w te jakby, no powiedzmy, daty, bo opieram się głównie na swojej pamięci. Ale pamiętam, że wtedy powstały światy prywatne, bardzo chciałam od razu dostać się na świat prywatny. I pamiętam, że ktoś mnie wkręcił na serwer Nutei. I teraz już go nie ma, bo się rozpadł, ale pamiętam, że grałam na serwerze Nutei, założyłam sobie oczywiście maga i w tym czasie zmieniłam jeszcze nick z VC na Alię. A nick Alia wziął się stąd, że grałam właśnie, tak jak mówiłam, jeszcze byłam wtedy dzieckiem, grałam w ubieranki i jedna z modelek się nazywała Alia i stwierdziłam, że ładnie mi to brzmi, podoba mi się to i wezmę, bo pasuje mi. Później grałam na wielu serwerach, m.in. na Kazalid, na Dream, na Invisible, na Infinity, na Badziorze, na Badgersie, na Heliosie. Było tych serwerów bardzo dużo i ja wówczas byłam naprawdę bardzo jakby w privach zakochana, dlatego że byłam wtedy w 2010, po 2 latach gry już byłam dość znaną osobą, ponieważ znaną, to jest dziwne słowo, dużo się udzielałam w off-topiku, dużo się udzielałam w, to jeszcze był stary off-topik, dużo się udzielałam w WPW, w publicystyce, ja wtedy wówczas pisałam opowiadania o swoim, różne, właśnie wtedy odkryłam, że umiem pisać i pisałam właśnie wtedy dużo opowiadań i tak dalej i praktycznie nie chwaląc się, każde moje opowiadanie cieszyło się jakimś tam poparciem. Publicystyka wówczas też wyglądała całkiem inaczej niż obecnie. Tam bardzo się dużo działo. Teraz już tak wydaje mi się, że troszeczkę mniej. I później poznałam właśnie serwer prywatny Stoners, gdzie zarządcą był Wredny. Ktoś był jeszcze przed nim, ale tej osoby kompletnie nikt nie pamiętam. Jeśli pamiętacie, to możecie mi przypomnieć w komentarzu, ale Wredny był wówczas zarządcą świata prywatnego, chociaż on był dość złym zarządcą, znaczy starał się, ale serwer był tak podzielony, że do tego trzeba było odpowiedniego podejścia. Tutaj z jednej strony była ekipa tam Jarek, Mroczny Tropiciel, Sharin, Kwejer i tak dalej, a z drugiej strony byłam ja. Na początku byłam, powiedzmy, sama, bo nikt mnie na tym serwerze nie znał. I generalnie pojawiłam się właściwie wtedy, gdy zaczęły się te rozłamy, przez co wszyscy myśleli, że pojawiłam się tylko po to, żeby zagarnąć coś dla siebie. A właściwie ja byłam, dość długo grałam już wtedy na serwerze i udzielałam się, tylko że udzielałam się właśnie w kawiarni. Kawiarnia to były stonersowe pogaduszki i właśnie tam wtedy się udzielałam. I pamiętam, że właśnie Wredny został jakby pozbawiony rangi zarządcy świata prywatnego, ponieważ był on, my wtedy bardzo dużo robiliśmy, w sensie my,
z jednej strony był podział właśnie na Kwejera, Jarka i tak dalej, którzy byli mapmakerami, dodatkopisarzami i tak dalej, mieli taką władzę techniczną, a z drugiej strony byliśmy my z kawiarni typu właśnie ja, Czekoladowa, Nuke Morg, o Jezus, Van Gogh, nie, Van Gogh był później, ale pozdrawiam serdecznie. No dość dużo osób, które wtedy jakby dbały o tą stronę klimatyczną. Organizowaliśmy eventy, organizowaliśmy zabawy na forum, pisanie, pomaganie nowym graczom i tak dalej, i tak dalej. Wredny wówczas był w ogóle nieaktywny, jego aktywność ograniczała się tylko do jakby wysyłania zaproszeń i tak dalej. No i ostatecznie został zdjęty i były wtedy wybory. Pamiętam, że jeszcze wtedy sprawami prywatnymi zajmowała się Ramonka, sprawami światów prywatnych. I w wyborach wystartowałam ja i wystartował Mroczny Tropiciel, który teraz ma nick Mroczny Comeback i jest zarządcą Majorki między innymi. I wystartowały jeszcze inne osoby, ale my byliśmy najbardziej takimi sensownymi kandydatami. I generalnie ostatecznie zwyciężyłam, ale właściwie takim naprawdę, takim bardzo, bardzo fartem, bo to była różnica jednego, dwóch głosów, z tego co pamiętam to było 55 do 53 głosów. Więc jak widzicie, sytuacja na serwerze była bardzo, powiedzmy, no wyrównana. Wtedy dość dużo spin szło na Skype'ie, pamiętam całe dnie się siedziało wtedy na Skype'ie i się kłóciliśmy, nie kłóciliśmy, gadaliśmy i tak dalej, więc jednocześnie przez tą jakby rywalizację się dość do siebie zbliżyliśmy właśnie z Mrocznym, Jarkiem i tak dalej, których dzisiaj bardzo dobrze i miło wspominam, ponieważ to była naprawdę dość spora część mojego dzieciństwa. Później, jakby właśnie byłam strasznie zaangażowana w Stoners, na światach prywatnych, na światach zwykłych kompletnie nie grałam, dlatego Salem, który robił już wówczas wtedy był tym kierownikiem, no przełożonym Markonem, nie wiem, no kierownikiem, to robił czystki i tak dalej, no i zabrał mi MC na wszystkich postaciach. Ja nawet nie próbowałam się o to ubiegać, bo miałam pełną świadomość tego, że to jest wina moja, dlatego że no nie angażowałam się w to zbytnio, więc się nie ubiegałam o to. Pamiętam, że właśnie to był rok 2012, kiedy zostałam zarządcą. Generalnie dość dużo, naprawdę to była jedna z wielu rzeczy, na których, zabrzmi to śmiesznie, ale mi w pewnym stopniu zależało. I naprawdę dość dużo energii wkładałam w to, żeby ten serwer bardzo dobrze funkcjonował. Miałam wówczas 16 lat, 17, 16, 12 plus 17, około 17 lat. Bardzo dużo w to wkładałam energii, żeby to wszystko się udało. Pamiętam, że jeszcze wtedy miałam różnego rodzaju pomysły i tak dalej. Wymyśliłam właśnie Złoty Puchar Serwerów Prywatnych. Rywalizację o Złoty Puchar, gdzie po prostu wszystkie serwery brały udział w 5 konkurencjach. To było też chyba rok temu, czy 2 lata temu, teraz już nie pamiętam, reaktywowane, ale już teraz nie cieszyło się aż takim zaangażowaniem jak te 5 lat temu, bo wtedy naprawdę się to cieszyło zaangażowaniem. I pamiętam, że właśnie wtedy pierwsze miejsce zajął Badzior, drugie miejsce właśnie zajął Stoners, co w sumie było dla mnie też wyróżnieniem, że jakby mój serwer, którym się opiekuję, zajął drugie miejsce i trzecie miejsce należało do Nexosa. W roku 2013 zaczęłam jakby swoją działalność na YouTubie. Wpadłam sobie wtedy na pomysł, że będę nagrywała wideo solucje questów zakazanych, czyli właśnie questów do smoka i tak dalej, gdzie odpowiedzi nie można podawać. Bo stwierdziłam, że skoro YouTube nie podlega jakby pod Markonem, to będę to robiła. Poznałam wtedy jeszcze różne takie osoby typu Vertes, Kupson i Kusim, to możecie ich nie kojarzyć, ale to była taka stara śmietanka minecraftowsko-youtubowska, to były bardzo, bardzo sławne osoby na YouTubie wówczas i właśnie wtedy z nimi też poznałam się i też miałam z nimi jakieś tam kontakty swego rodzaju i w sumie między innymi oni mnie w pewnym stopniu też tam gdzieś polecili i to trochę pamiętam, że w jeden dzień chyba miałam 500 subskrypcji, co w sumie było szokiem dla mnie, bo aż nie tego się spodziewałam po jednym filmiku, więc to było całkiem miłe. W roku 2014 pamiętam, że miałam dość dużo problemów prywatnych,
I odeszłam z Margonem i pamiętam, że wówczas odeszłam na jakieś pół roku, gdzie praktycznie kompletnie nie wchodziłam. Ja wtedy byłam zarządcą, więc powiedzmy, że no wchodziłam przez, bo w lutym zrezygnowałam w 2014 roku, więc powiedzmy, że wchodziłam tak wiecie, tak pół na pół, bo wtedy matury, nie matury, tu jakieś stresy różne były i tak dalej, więc po prostu no jakby straciłam kompletnie ochotę na to wszystko. I generalnie pamiętam, że był zakaz jakby, był zakaz przekazywania, no nie można było przekazywać zarządcy, ani nie można było mieć dwóch zarządców na serwerze w przypadku, gdy jakby serwer zakupiła jedna osoba, nie wiem czy wiecie co mam na myśli, ale generalnie to było coś takiego, że ja pamiętam, że napisałam maila do Ramonki, że chcę zrezygnować ze spraw prywatnych. Ramonka mi napisała, że ja się bardzo dobrze sprawuję jako zarządca i że dlaczego ja chcę zrezygnować i czy po prostu nie chciałabym na ten czas, gdy jakby nie mam czasu, dopóki sobie tego nie poukładam, czy nie chciałabym sobie wybrać pomocnika. Jakby takiego, który też będzie miał wszystkie uprawnienia zarządcy i tak dalej, ale ja będę tym oficjalnym zarządcą. I wtedy wybór mój padł na Czekoladową, która jest do dzisiaj, po tylu latach jest do dzisiaj zarządcą Stoners i sobie bardzo dobrze radzi. Mój wybór wtedy na nią padł. Byłyśmy przez pewien moment we dwie zarządczyniami, aż w końcu jakby no ja już wiedziałam, że jakby nie wrócę do tego, bo już przestało mi to sprawiać jakąkolwiek radość. W ogóle miałam wtedy dość kryzys licealisty, kryzys maturzysty i po prostu mi to kompletnie nie leżało, więc zrezygnowałam zupełnie, a Czekoladowa wówczas już bez wyborów, bez żadnego chaosu, bez niczego została zarządcą Stoners, czyli tak jakby płynnie to wszystko przeszło, nie było żadnych tam problemów, a ja tak jak mówię, przestałam kompletnie grać Margonem, kompletnie nie wchodziłam i wtedy wówczas to była moja najdłuższa przerwa od tamtej pory, ani nigdy wcześniej nie miałam tak długiej przerwy. Pamiętam, że jak wróciłam po tej przerwie do Margonem, to właśnie wszyscy się zastanawiali, że w ogóle kim ja jestem, nikt mnie nie pamiętał, na TS-ie też nikt mnie nie pamiętał, no w pół roku to się wszystko zmieniło. Pamiętam, że jeszcze wówczas jakoś, nie pamiętam czy wcześniej, czy później, ale też się dostałam do Karmazynowego Bractwa i też mnie to w pewien sposób ucieszyło, bo też mi się to wydawało takim miłym wyróżnieniem. No i w styczniu bodajże 2014 roku powstał Socplay. Była to wersja na początku udostępniona tylko dla osób w Karmazynowym Bractwie, więc jakby my mieliśmy trochę lepszy start. I generalnie było ustalone kryterium, że od 7000 punktów będzie można być moderatorem Socplay. A jako, że ja zawsze lubiłam mieć jakieś takie wyznaczone cele i tak dalej, to sobie wówczas wyznaczyłam cel, że będę miała te 7000 punktów i będę moderatorem. Pamiętam to do dziś. I wtedy właśnie w Margonem już oczywiście nie grałam, ale w Socplay, na Socplay spędzałam naprawdę bardzo dużo czasu. To był kompletnie inny Socplay niż ten, który pamiętacie z jego ostatnich chwil, bo tam naprawdę dało się porozmawiać, można było poznać ciekawe osoby, było nas wtedy mało, więc łatwiej było to wszystko, nad tym wszystkim panować, jeszcze ludzie byli w miarę ogarnięci i tak dalej, więc to było całkiem spoko. No i później poznałam Eigena, Eigen dał mi moderatora i tak wtedy się zaczęła moja współpraca z Garmory, ponieważ jakby no byłam już wtedy jednym z pracowników, ale generalnie tak to wyglądało, że właśnie wtedy poznałam właśnie Eigena, Złego Patryka i tak dalej, i tak dalej i z nimi się trzymałam i pamiętam, że w maju 2015 roku powstała Pandora i wtedy jakby ja już wróciłam do gry, grałam już wtedy aktywniej, bo jakoś na początku 2015 wróciłam i pamiętam, że właśnie w 2015 powstała Pandora, ja stwierdziłam, że będę na Pandorze grała. No i pierwszego dnia jak tylko powstała, to tam rozmawiałam ze Złym Patrykiem i coś, jakieś żarciki, no i Patryk do mnie mówi, no to masz MC na Pandorze. Ja mówię, dzięki.
No i tak to mniej więcej wyglądało, że byłam pierwszym moderatorem czatu na Pandorze. Pamiętam, że to był też straszny chaos, bo nikogo innego wtedy nie było, nikt inny wtedy się tym nie zajmował, więc to było straszne. No i też wtedy kanał na YouTubie mój zaczął się powoli rozrastać. I wbiłam też, pamiętam, nie wiem dokładnie kiedy, czy przed, czy po tych wydarzeniach, ale wbiłam, pamiętam, 3000 reputacji już, co już w ogóle było takim, wiecie, wow, no nie? Pamiętam, że dokładnie wtedy tego dnia siedziałam 13 godzin na komputerze i całe 13 godzin spędziłam w WPW, żeby tylko tego dnia dobić te 3000 reputacji. A gdy już to się stało, to po 10 minutach, do dziś nie zapomnę, siedziałam wtedy na TS-ie ze znajomymi, wbijam te 3000 reputacji, minęło 10 minut i nagle patrzę, knebel, no nie? I pamiętam, że napisałam, że dostałam za to minus 90 reputacji od Nomirka, który wtedy był moderatorem forum i wtedy pamiętam, że bardzo go nie lubiłam i w ogóle, bo jak on mógł mi zabrać 90 reputacji. No i jeszcze innym razem dostałam minus 216 reputacji, nie pamiętam już teraz za co, ale pamiętam, że uruchomiło to straszną aferę na forum, w rozmówkach ogólnych powstawały tematy typu oddajcie mi reputację i tak dalej. Generalnie zostało to później wyjaśnione i reputacja została mi cofnięta, bo to chodziło o takie różne tam, no nie będę teraz się w to zagłębiać, po prostu została mi ta reputacja cofnięta, ale pamiętam, że to też był dla mnie straszny szok, że minus 216 reputacji, no to bolało bardzo naprawdę. Pamiętam, że były wtedy wybory na moderatora forum, a niebieska ramka to była jakby druga rzecz, na której mi dosyć zależało, więc... Pamiętam, że wzięłam udział w... Dwa razy były wybory na moderatora forum. Pierwsza próba zostałam pominięta, no odrzucona po prostu i w drugiej próbie to samo, zakończyło się moje podanie niepowodzeniem, co w sumie było dość takie, no... Zabrzmi to narcystycznie, ale generalnie dość dużo osób na mnie stawiało, że jakby uda się to, że dostanę tego moderatora forum i tutaj nagle okazuje się, że nie. I w sumie było to dość dziwne. I pamiętam, że wtedy skupiałam się na studiach, na życiu towarzyskim, na takich, wiecie, różnych tam takich szalonych rzeczach. Jeszcze wtedy pamiętam, że pisałam też dość sporo w off-topiku, bo po prostu to był jakby tak jedyny dział, w którym chciało mi się cokolwiek pisać, ponieważ były to takie niezobowiązujące rzeczy i tak dalej, a cała reszta jakoś tak, nie wiem, no straciłam wtedy po tych jakby dwóch próbach i tak dalej, straciłam wtedy ochotę na cokolwiek i tak to mniej więcej wyglądało. A jeszcze moja historia z questowaniem rozpoczęła się tak, że w 2014 roku ja generalnie pamiętam, że powstała rekrutacja na forum na Questmakera, to było chyba z inicjatywy Salema i to chodziło o takie jakby grono konsultantów, takich kreatywnych ludzi, którzy będą wymyślać jakby questy, fabuły, motywy i tak dalej, ale nie mieliśmy dostępu do narzędzi, czyli po prostu mieliśmy to wymyślać, ale nie tworzyliśmy tego jakby sami, więc te komendy, to wszystko to jakby nie było nam pisane. No i generalnie to właśnie wychodziło tak, że byłam w tych questmakerach, między innymi wtedy pamiętam, że brałam udział w evencie na Dzika Wielkanoc 2014, pamiętam, że pisałam questy, pamiętam, że motyw wakacji był też w sensie dżungla i tak dalej, to była też moja wizja i też to później zostało w bardzo fajny sposób rozwinięte. Quest wejściowy z profesorem Eugeniuszem, pamiętam, że pisałam fabułę, dość dużo wtedy się robiło, ale to były właśnie takie rzeczy, że tylko się pisało fabułę. Pamiętam, że pomagałam też Noise przy nocy kupały, pisałam właśnie żart nocy letniej, fabułę do tego questa, za co dostałam w nagrodę Wianek. Wianek taki, wiecie, na podziękowanie. I generalnie to wtedy się dość dużo robiło i to w sumie całkiem fajnie funkcjonowało do momentu, kiedy jedna osoba z grupy wydała jakby, bo mieliśmy tam jakby nakaz dotrzymywania tajemnic, nie mogliśmy mówić o tym, jakie jakby questy będą, co będzie robione, kiedy będzie robione i tak dalej, a ta osoba po prostu wydała to wszystko, co nad czym pracowaliśmy. Co po prostu no, było troszeczkę nie na miejscu i
i Ahaya wtedy wówczas straciła do nas zaufanie, jako do tej grupy questmakerów, no i po prostu wszyscy jakby zapomnieli o tym, że, to znaczy zapomnieli celowo raczej o tym, że to istniało, no i jakoś tak to było, że się stał koniec. No i w roku 2016, pamiętam, że przed świętami powstał konkurs, w którym też można było napisać swoje fabuły i to był właśnie konkurs na Questmakera, więc ja już generalnie, to była końcówka 2016, więc ja już prawie wtedy w ogóle nie grałam. Moja aktywność się ograniczała do tego, że wchodziłam na przykład raz dziennie do gry, mutowałam, żeby po prostu nie było, że nic nie robię i po prostu wychodziłam i to tak to wyglądało, po prostu robiłam wtedy dużo innych rzeczy. Pamiętam, że właśnie wtedy mi polecili, żebym brała udział w tym i mnie tak jakby do tego, no jakby zmotywowali. Ja w ogóle byłam bardzo nieprzekonana, bo mówię, dwa razy zostałam odrzucona na moderatora i tak dalej, to w ogóle nie, bez sensu, nie, ale ostatecznie wzięłam ten udział, tak jakby z takim, no, bardzo pesymistycznym podejściem. Pamiętam, że właśnie były wyniki i te wyniki spowodowały, że byłam troszeczkę w szoku, bo właśnie byłam na liście i byłam jako właśnie osoba, która wygrała i to było dla mnie naprawdę ogromne takie zdziwienie, bo wiedziałam, że umiem pisać, wiedziałam, że piszę dobrze, ale nie myślałam, że będzie, że akurat aż ja zostanę wybrana, bo naprawdę wtedy był ogrom fabuł, naprawdę fajnych rzeczy i tak dalej, które też jakby zasługiwały na to, więc było mi niezmiernie miło, że akurat to na mnie padło. No i w styczniu 2017 roku dostałam MG, no i automatycznie zostałam jakby znowu współpracownikiem Garmory. I generalnie tak to wygląda. Tak wyglądała po prostu moja historia. Dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. No i to by było w sumie chyba na tyle. Tak wyglądała moja historia w Margonem. Możecie opowiedzieć w komentarzach pod tym filmikiem, jak wyglądała wasza historia, ponieważ to jest, wydaje mi się, dość ciekawy temat, dlatego że większość z nas naprawdę przeżyła swoje dzieciństwo w tej grze. Jeśli nawet nie tak jakby, nie tak aż bardzo, aż tak wiecie, bardzo w środku, także na przykład tak jak ja, że po 18 godzin grałam, to na pewno ktoś to przeżył w sposób taki, że gdzieś tam zawsze to Margonem się z tyłu przewijało w jakikolwiek sposób, czy znajomi, czy pierwsze miłości i tak dalej, więc jeśli macie jakieś fajne wspomnienia związane z Margonem, jeśli macie jakieś takie niezgodności, które tutaj wykryliście, bo mogłam pomylić się w datach, to bardzo zapraszam do komentowania. A tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!